Już 17 rok z rzędu Miejski Dom Kultury w Łańcucie zorganizował galę wręczenia statuetek Animator i Sponsor Kultury. Nagrody są uhonorowaniem osób, które w szczególny sposób wspierają i działają na rzecz naszej łańcuckiej kultury. Tegoroczna gala wręczenia statuetek odbyła się 1 lutego w sali widowiskowej MDK. W tym roku miano animatora otrzymał Tomasz Ignac Orzechowski. To jest jakiś tam dyplom uznania za jakiś tam dorobek artystyczny, za czas pracy poświęcony tej pasji, muzyce i kulturze. Myślę, że fajna rzecz. Od wielu lat związany z wydarzeniami kulturalnymi Łańcuta. Nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 3. Był prekursorem kabaretu literackiego Wkręt, działającego przez 14 lat przy MDK. Pytasz mnie dziś, dlaczego ja nie umiem tak jak inni, ci święci i niewinni. Żyć tak bezboleśnie, jakby we śnie. Założyciel zespołu muzycznego Morsze Być. Jak sam mówił, uwielbia pracę z młodzieżą. Dowodem na to jest m.in. zespół muzyczny Dzieciaki w Trampkach. Człowiek jest przyzwyczajony, że nie siedzi na miejscu, tylko czasem z dziećmi jakąś muzykę potworzy, czasem tutaj z przyjaciółmi, jak teraz, kiedyś szanty. No, jak w kimś siedzi ten dźwięk, to nie wyjdzie. Do roku artystycznym pana Tomasza jest także zespół Iggy Band. Autorski projekt poruszający się w nucie piosenki żeglarskiej i poezji śpiewanej. Drugim laureatem tegorocznej gali został Adam Dubas, sponsor kultury 2019. Pan Adam od 35 lat związany jest z Łańcutem. Człowiek otwarty i rozumiejący potrzeby związane z organizacją różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Pełni funkcję dyrektora pośrednictwa ubezpieczeniowego PZU SA. Od wielu lat wspiera finansowo naszą lokalną kulturę. Zawsze starałem się wspomagać wszystkie szlachetne cele, które w tym mieście się działy, szczególnie takie jak instytucje kultury, bardzo blisko i całym sercem jest mi ta kultura łańcucka. Widzę, jak ona się pięknie tutaj rozwija, dlatego takim szlachetnym celem jest jej pomagać, ją wspierać, z nią być, w niej żyć, bo człowiek, który wychowany jest w kulturze, to człowiek, który świadczy o społeczeństwie, ubogaca to nasze miasto i pomaga mu się wspaniale rozwijać. Dlatego tym bardziej cieszę się z tej nagrody. Jest, tak jak powiedziałem, na scenie, jest ona dla mnie wyzwaniem do dalszej ciężkiej pracy na rzecz tej kultury, aby ją wspierać, pomagać na miarę oczywiście posiadanych możliwości. Wyróżnienia wręczali sekretarz miasta Łańcuta Jarosław Reczek oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta Adam Opałka. Sobotni wieczór uświetnił występ zespołów muzycznych Dzieciaki w Trampkach oraz Iggy Band pod kierunkiem naszego tegorocznego animatora kultury.